Nie ma żadnych wylotów za granicę, nie ma żadnych eventów. To siedzisz sobie cały czas w domu, przy komputerze. Jedyne osoby, jakie widzisz w swoim życiu, to jest twoja żona i twoja córka. To czasami faktycznie psycha siada. Dlatego teraz, na przykład w tym okresie, kiedy nie ma żadnych wylotów, nie ma żadnych eventów, to z większą przyjemnością się spotykam z jakimiś kumplami. Ja mówię o tobie w samych superlatywach, kochanie. Ja mówię, jak oni coś mówią o jakichś dupach, ja mówię, no nie, moja Paulinka to taka nie jest, ona jest najwspanialsza na świecie. Jeśli chcesz wygrać tego oto skina na ekranie, to zostaw łapkę w górę pod filmem, suba z dzwonkiem i napisz komentarz związany z filmem. Pozdro, miłego oglądania. Zapraszam was na stronkę csgofast.com, gdzie możecie skorzystać z masy trybów i wygrywać skiny do CSGO. Strona jest w 100% wypłacalna, pod polski CS, daje wam 30 centów na start. Macie link do strony w opisie, polecam. Piona! Trzeba jeden rampa. Proszę je łącznie. 5 HP. To jest za rampę, może. Po 103 digi. Nakręć czysto na razie. Zajmij B domek, kurwa. No, to bomba jest, idę do bomby, dobra, Daniel. Co? Kurwa, przecieka ktoś zrób, proszę. Kit po prostu, ale ona naprawdę tatusia chce naśladować, słuchajcie. Naprawdę, ona tak chce naśladować tatę. Jest taka kochana ta Lusia. Ja mówię do niej, Lusia, powiedz tata, a ona, ta gra jest popsuta! Kochana jest, to jest moja córeczka. Kocham ją. Zafleszuje pozycję, Frozen schowany, poleci granat zapalający, Frozen nie daje sobie rady. 4-1, Chris Jane, wiemy, że stać go na to, żeby w takiej sytuacji jeszcze swoją drużynę uratować. Jest pierwszy celny strzał, Chris też trafia device'a, frag na Duprim, bomba nie jest rozbrojona, Chris Jane! To było niesamowite, 4 zdobyte fragi, 15 punkt wędruje na... Wyszedł sobie z kraty, zabijmy drzwi. Ale dał! Ale króciutko. Pan Paweł. Vice, yeah. If they cross secret, this could be nuts. Does he have it? He's in so tight. He has got a real opportunity here, a golden opportunity, and the shotgun. Oh my god! A massacre onto Mouse. After the heroics of Chris, Device steps up to the. Rampa! Ja tam. Dwóch. Ja wracam. Chcę sobie odpocząć od streamka, żeby się spotkać z kumplami, żeby sobie pójść wtedy na imprezę, żeby się napić, prawda? I to jest fajne, bo możesz sobie trochę odsapnąć, zmienić otoczenie i dzięki temu głowa się regeneruje, no nie? A w momencie, kiedy jest lockdown i wszystko jest pozamykane, nie ma żadnych wylotów za granicę, nie ma żadnych eventów, to siedzisz sobie cały czas w domu, przy komputerze. Jedyne osoby, jakie widzisz w swoim życiu, to jest twoja żona i twoja córka. To czasami faktycznie psycha siada. Dlatego teraz, na przykład w tym okresie, kiedy nie ma żadnych wylotów, nie ma żadnych eventów, to z większą przyjemnością się spotykam z jakimiś kumplami, żeby sobie z nimi się spotkać, żeby zmienić troszeczkę otoczenie, środowisko i żeby się napić w męskim gronie i poplotkować po męsku o broniach, grach komputerowych, dupeczkach też. Ja mówię o tobie w samych superlatywach, kochanie. Ja mówię, jak oni coś mówią o jakichś dupach, ja mówię, no nie, moja Paulinka to taka nie jest, ona jest najwspanialsza na świecie. Zawsze tak mówię. I jak, słuchaj, najlepsze jest to, że już widzisz, ale naprawdę, nawet jak Mikołaj na przykład coś powie, nie? O jakichś tak dziewczynach generalnie, prawda? Coś złego, o dziewczynach generalnie na przykład, że nie wiem, ma to, że materialistki albo że coś tam na przykład, nie? Tak generalnie coś powie. I wiesz, ja na niego patrzę, to on wtedy na mnie patrzy i mówi, ale twoja Paulinka taka nie jest. Ale twoja Paulinka jest wyjątkiem. To jest bardzo często tak właśnie widzisz, bo twoja Paulinka jest wyjątkiem, twoja Paulinka taka nie jest i on zawsze wie, że ty jesteś wyjątkowa po tym, jak ja opowiadam o Paulince takie same cudowne rzeczy. Bo dla mnie... Inferno and Fnatic are already up 1-0. It's gonna be looking so good for them in this series. Hell yes. Golden. Oh! Whoa! That is absolute artwork, isn't it? Throwing fire. Grenade out. Help me out. Nobody out. Nope. Out. Two out. Island. One more. Two out. Two out. One in the smoke and one behind the island. Nice. One more. What's there? Smoke. Top in smoke. Top out, man. I have to finish picking the okay. He
he has to multi-kill, and he gets them both. Nork trying to finish the job, but he's going to get hunted by Borup. No, he's not. Through the smoke's plume, he hits the shot. Now a 1v1. Kadian was the B player. Nork's getting the bomb down uncontested. And he slipped past. That's the jump from Nork to ensure Kadian doesn't have the element of surprise now. Swinging in, right eye, jumping, doesn't stop him. Nork. Na czerwono? Na czerwono. Leży. Dobrze. Leży gniazdo. Ole, chodzi, kurwa. 33 rund. Teraz rozegramy. O, mamy tam powtórkę. Co tutaj się wydarzyło? No panie JW, przypatrujemy się naprawdę. Gdzie jest ten... No to było w ciało. Jakim cudem? To był strzał w ciało. Tak mi się wydawało, bo miałem takie wrażenie, że JW właśnie w momencie tego strzału my przenosiliśmy się na Powa, później zawodnika, który był ustawiony gdzieś na standardzie, ale... Ale... No nie no. Pod drewnem jest. A, nie wychylam. Ja idę na mid, znowu, bo teraz strzał. Ale się snęła. Jest konek, spali się. Konek! I okno, prawo, i okno, prawo. Pomóż mi coś. Bomb ramp. Keep playing the tight angles as well. Horsak crouching, so he can't be seen over double stack. Well, there's distraction. Can he trade the Horsak? He can. Last play coming from the tunnel. There's Rigon jumping around. Oh my god, he didn't just do him like that. Hot mid. And oh. We found the banana players. They're charging towards me. They need to die. Yeah, that's what they're working on, but they've actually managed to kill. No, there's only 20 seconds. They need to die, and they need to die quick. Oh, shoot. You've just made a very solid point here. Don't shoot him. Running away. Don't shoot him. Don't shoot him. Oh, no. Honestly, just run away. Run as far as you can. I've never seen it. Garrigan's made the call. Hide. They can't even plan. Run. Okay, Zipex does well to die, but now they're pegging it, and Astralis are about to screw the pooch themselves. He's just desperate to kill me. Kill me. And Magisk, he gets the bomb down. He might even take one with him, but yeah, he's the only one to be punished at the end of that. That is hilarious. I haven't seen that in Counter-Strike before, seeing CTs charging away from an eco. Shot, and the bomb makes it to the site. Stan's gonna get it planted. Zerg needs to have his back, but they get in through the window. Stanislaw with the spray down. Bullet. And one more! It's not even fair! That's unreal! Stanislaw does it to him! Careful, one inside pop. Yeah, I need him. He's like minus 40, I guess. You can smoke Z and we just go. Z then. Yeah, wait a second. Ready? Yeah. Yep. Up. I will catch him with you. Dead. Nice. I'm planting default. You can stay there. Stay alive, guys. Yeah, top side. Top side. Be behind. One could be behind from brown holes. I can't hold it. Yeah, I'm pretty fucked here. I will check it when the smoke fades. One top of three. One behind. Yes. One behind one. Z. Smaller on upper even if you kill him. Oh, he's still doing it. Nice. Big round. God. Good job.